Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Kochani, dzisiaj temat bardzo fajny, no bo no, ja uwielbiam takie tematy. Jak sobie ulepszyć codzienność, jak zadbać o to, żeby życie seksualne było spełnione i przyjemne, czego naprawdę bardzo każdemu życzę, bo było, nie było. Zdrowie seksualne jest no, takim czymś, co przekłada się na każdą inną dziedzinę życia. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi i spełnieni w seksualności, to jesteśmy bardzo spokojni emocjonalnie. Potrafimy zadbać o swoje potrzeby, wyrażać je. Jesteśmy bardziej charyzmatyczni. Jesteśmy tacy mniemuśni też. To idzie poznać u ludzi, którzy mają takie bardzo spełnione życie erotyczne. I uwaga, oni nie muszą być w relacjach z drugim człowiekiem. Oni wiedzą, że jeśli mają ciało, to mają partnera. I warto sobie może pamiętać też taką definicję. Jak masz ciało, to masz partnera. I takie osoby są takie kochane, takie no, pewne siebie, mają wysokie poczucie własnej wartości. One coś takiego sprawiają, że czujemy się przy nich bezpiecznie. Nawet jeśli są wyprowadzone z równowagi, co ciekawe. Dbałość o życie seksualne naprawdę przekłada się na każdy rejon naszego życia. Jest parę rzeczy, które naprawdę niesamowicie wpływają na to, jak seks po prostu zyskuje na jakości. Jeżeli spodziewacie się w tym momencie, że powiem Wam, stosujcie taką pozycję albo dbajcie o to, żeby jej punkt G był pieszczony w taki sposób, pod takim kątem, z takim natężeniem, czy żeby jego męskość była zawsze dopieszczona i najlepiej stosować tą techniką głębokiego gardła lub innych takich, ha, ha, nie. To nie jest wideo takiego rodzaju, okej? Okay? To, jak się bawicie, jakie praktyki uprawiacie między sobą, co próbujecie, to są rzeczy, które zostawiam na ten moment kompletnie Wam. To wideo jest o czymś innym. Na takie tematy to będą zupełnie inne materiały. Ale zwróćcie uwagę na tych kilka bardzo ważnych punktów, które mają niesamowity, nierozerwalny, ogromny wpływ na to, jak czujecie się w seksie. Pierwszym takim czynnikiem jest dieta. Uwaga, jeżeli macie jakiś problem z dietą, to zero-jedynkowo przekłada się to na seks. Serio. I może warto też zwrócić uwagę, czy Wy też nie popełniacie tych błędów, które ja też popełniałam, które też popełniają moje klientki czasami, co bardzo wpływa na ich system hormonalny. Rezygnując z mleka, rezygnując z glutenu, rezygnując przede wszystkim z przetworzonej żywności, rezygnując z żywności, która nie jest żywnością, bo umówmy się, hamburger, Coca-Cola, Fanty, słodycze, to nie jest żywność, to są substytuty żywności. Rezygnując z tych rzeczy, naprawdę zrobicie sobie bardzo dużo dobrego, przerzucając się na masę ciemnozielonych warzyw codziennie, na zdrowe tłuszcze, na to, żeby spożywać te zdrowe dla nas orzechy. I uwaga, orzeszki ziemne czy nerkowce to nie są orzechy. Okej, okay, to są bliżej im raczej do fasoli. No i przerzucając się właśnie na rzeczy, które nam po prostu służą, tak po prostu służą, to ciało zaczyna nabierać więcej energii. Na początku, jeśli rzeczywiście zajmiecie się swoją dietą, do czego Was namawiam, ale nie zmuszam oczywiście, to jest Wasz wybór. Ale jeśli faktycznie zajmiecie się tym i zmienicie swoje nawyki, to możecie zauważyć, że początkowo przez pierwsze 3, 5, czasami nawet 8 tygodni ciało się oczyszcza i to bardzo brutalnie z tych wszystkich toksyn, które zbierało i temu towarzyszą straszne symptomy. Ale potem zauważycie, jakie to jest cudowne. Ile macie energii, jak się wysypiacie. No i właśnie, ile macie wigoru. Bo tym ważnym symptomem dbania o swoją dietę jest też ruch i ten wigor, on naprawdę przekłada się na to, jak bardzo chcemy się ruszać, jak to ciało chce wychodzić na słońce, pooddychać, zaznać tego ruchu. I no właśnie, zaczyna być bardzo apetyczne i ma ogromny apetyt na seks też, ma ogromne libido. Po prostu ciało, które jest zdrowe, jest ładne. Bez względu na wiek, po prostu ciało, które jest zdrowe, jest ładne. I to samo ciało jest też po prostu głodne czułości. Bo to wysyła sygnał do naszego instynktownego takiego poziomu, do naszych emocjonalnych części, tych, które są oparte na podstawowych hormonach napędzających nasze ciała, to wysyła ten sygnał, że hej, jestem zdrowa,
jestem najedzona, jestem wyspana i jest bezpiecznie, czyli trzeba się pokochać, bo można się rozmnażać w takim razie, nie ma zagrożeń. Ciało jest bardzo proste i ta jego prostota jest niezwykła. Jest w tym wszystkim dużo mądrości, z której możemy się uczyć. O ile będziemy po prostu też z tym płynąć. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna w dbałości o seksualność, jest to, jacy jesteśmy w relacjach. I czy zobowiązujemy się dla siebie do tego, żeby rzeczywiście ten seks i nasze wzajemne rytuały, czy to jest nasz priorytet? Czy nie mamy czasami takiego podejścia typu, a ja chcę, żebyś ty była taka jak wtedy, kiedy się poznaliśmy, albo kiedyś, jak ty byłeś zaraz na tych początkach, to byłeś taki zainteresowany mną i ciągle do mnie pisałeś i po prostu non stop się widzieliśmy. A teraz co się dzieje i czemu w ogóle o mnie nie dbasz? Pytanie, czy my wiemy, co robimy, czy jesteśmy na tyle określeni, czego chcemy, co mamy robić, żeby dostawać to, czego chcemy, jak możemy tworzyć to, czego chcemy, jak się czujemy wewnątrz tego, czego chcemy, kiedy już to praktykujemy, jak rozliczamy się z tego, co praktykujemy, czy mamy ustalone takie nasze wspólne rytuały. W rogach tutaj wideo jest odnośnik do listy, wideo, w których też mówię o takich już bardziej praktycznych rzeczach, jakie można zastosować, będąc w relacji i dbając o tę bliskość, o intymność, która też przekłada się na dobry seks, po prostu. Przekłada się na dobry seks. Ale to jest naprawdę istotne, żeby mieć te wspólne rytuały, bo na początkach relacji, okej, gdy jesteśmy tacy po prostu podjarani tą drugą osobą, to umawiamy się na randkę, wybieramy dzień, moment, wybieramy to miejsce, wybieramy, co mamy ubrać. Naprawdę to jest tyle premedytacji, tyle takiego zapału, tyle planowania, tyle określania tego, jak to będzie, co ja powiem, z czego będziemy żartować, u kogo to się skończy, u kogo się obudzimy, jak to będzie wyglądało, jakie perfumy, jakie żarty, może jakiś mały prezent, jaką muzykę. Tam nie ma czegoś takiego jak spontaniczność. Kochani, to jest wszystko planowane z góry. I my na moment zapominamy o tym w pewnej chwili, gdy już jesteśmy w relacjach, które trwają chwilę i to się zaczyna gdzieś tam po około 2 miesiącach, 6 najwcześniej, a po 3 latach już na pewno. I wtedy mamy pretensje do siebie, do drugiej osoby, że to już nie jest takie, jak było. Okej, ale co my robimy, żeby było takie, jak było, bądź, co jest bardziej realne, żebyśmy się czuli tak jak wtedy, kiedy to takie było, w nowych kontekstach, w nowych sytuacjach, czy tworzymy to dla siebie odpowiednio, czy dbamy o nasze rytuały. Sami musicie wybrać, co jest waszym rytuałem. Może będziecie wspólnie ćwiczyć. Może zobowiążecie się dla siebie do tego, żeby co tydzień organizować dla siebie takie 1 do 3, faktycznie kilkugodzinnych seks randek tylko do tego. Może będziecie planować swoje wyjazdy raz na miesiąc gdzieś tam, weekend w Paryżu, w Berlinie czy gdziekolwiek, jeżeli macie takie możliwości. Może, jeśli macie dzieci i macie innych znajomych, którzy mają dzieci i trochę was boli wasza rzeczywistość, że no my mamy dzieci, więc trochę ciężko o to, żeby mieć ten czas, no nie? To może akurat pogadacie ze swoimi znajomymi, że hej, my mamy taki rytuał i chcielibyśmy no po prostu, żebyście we wtorki albo w czwartki zabierali nasze dzieciaki do was, a my w rewanżu w środy, piątki czy tam soboty będziemy zabierać wasze dzieciaki do nas. One będą tam miały wesołe przedszkole ze sobą, wy będziecie mieli spokój, my będziemy mieli spokój. Prowadziłam pary, które rzeczywiście wzięły sobie to do serca, mając właśnie dzieci i mając znajomych, którzy mają dzieci i zaczęli tak się wymieniać z dzieciakami. I zgadnijcie co? I to działa. Więc ustalcie, co możecie dla siebie zrobić i uwaga, rozliczajcie się z tego. To jest jedna z najmniej romantycznych strategii, która zawsze działa i gwarantuje, że działa, jeśli jest prowadzona odpowiednio. Jeśli się do czegoś zobowiążecie, to wówczas sprawdzajcie, jak się czujecie z tym zobowiązaniem, bo miłość bezwarunkowa i to jest jeden z naprawdę dużych paradoksów, które trzeba objąć i na które trzeba zrobić miejsce. Miłość, która nie ma żadnych warunków, rośnie na zobowiązaniach. To uczucie przejawia się w działaniu, które potwierdza to uczucie. To się wzajemnie napędza, to się nie wyklucza. Miłość bezwarunkowa nie wyklucza zobowiązań, to się uzupełnia i dlatego potrzebujecie zobowiązań. Jeśli nie jesteś w relacji, zobowiąż się dla siebie.
Załączam wideo, które też mówi o rytuale rozkoszy, szczególnie dla kobiet. Pamiętajcie, każda relacja zaczyna się od siebie. Kolejnym bardzo ważnym elementem, najwyższy rodzaj afrodyzjaka, który wpływa na to, jak wspaniale się czujemy wewnątrz relacji, w której jest dużo soczystego, wspaniałego erotyzmu, jest, uwaga, coś, czego wszyscy unikamy najbardziej. Naga, nieogolona, brzydka. Znaczy, widzicie, kto z nas nie przemilczał czegoś względem partnera czy partnerki po to, żeby nie robić jej przykrości czy jemu. Albo zgodził się na coś, na co nie do końca miał ochotę, ale no, w imię tego, że jesteśmy w tej relacji, to tak zrobię. Lub nie powiedział, ile co go kosztowało względem jakiejś decyzji, po prostu jakby poszedł na kompromis względem siebie. I ta partnerka, czy ten partner nawet nie wie, co tak naprawdę w tym momencie inwestowaliśmy w nich. Ja podam parę przykładów. Dosłownie z życia moich klientów i klientek. Klientka, gdy się poznali ze swoim później mężem, z którym ma dzieci, bardzo chciała wyjechać na studia za granicę i być może tam osiąść. On miał plany inne i chciał pracować w firmie swojego ojca. Więc ona podjęła decyzję, że tak właśnie będzie. Mają dzieci, są szczęśliwi, ale ją boli, że on nie wie, z czego ona zrezygnowała. Ona po prostu podjęła tę decyzję, że no okej, dobrze, to tak zostaniemy. Ale ona nie wiedziała, jak mogłaby wyrazić to, jak bardzo ją to boli. Teraz po wielu latach dobija do tego, że tak naprawdę nie wiedziała, jak bardzo była odłączona wówczas od swoich uczuć i ile kosztowała ją ta decyzja. Dopiero teraz. I to było to coś, co było cierniem w ich związku. I przyczyniło się do tego, że powstawały inne. Nieduże, małe, ale równie kłujące. Inny przykład. Moja klientka jest w związku z mężczyzną i udaje orgazmy. Relacja się rozwija, ona się coraz bardziej zakochuje i już mają plany, żeby ze sobą mieszkać, ale jak ona ma mu powiedzieć, że ona nie ma z nim orgazmów, ona je ciągle udaje po prostu. I boi się, że jeżeli mu to powie, to on ją zostawi. Tylko w tym momencie, w obu tych przykładach, naprawdę, w obu tych przykładach, tak naprawdę te osoby, z którymi one są w relacjach, oni są w relacjach z fasadami tych kobiet. One boją się, że jeżeli oni poznają ich prawdę, to te prawdziwe one nie będą już atrakcyjne, będą odrzucone. Więc w bardzo pokrętny sposób same się odrzucają i siebie po to, żeby być w tej relacji, ale wcale nie są zadowolone z tego, że tam są. I gdzie jest ta prawda w tym momencie? Ja jestem orędowniczką tego, żeby być w prawdzie, żeby ją wyrażać. I możecie się naprawdę zaskoczyć, ale widziałam wiele sytuacji, w wielu procesach moich klientek, moich klientów, par, które prowadziłam, że w momencie, kiedy się wyraża to, co się dzieje, to, co się czuje, kiedy się wyraża i przyznaje, że tak, patrzę na inne osoby czasami, widzę ich atrakcyjność i po prostu mam ochotę wejść z nimi w romans niemalże, ale to dlatego, że za tobą tęsknię, że tęsknię też za sobą, jakim byłem albo jaka byłam na początku naszej relacji. Za sobą właśnie tęsknię i te osoby chyba pokazują mi to coś, co utraciłam, za czym tak bardzo tęsknię i mówię Ci o tym, wybieram, żeby mówić Ci o tym właśnie po to, żebyśmy coś z tym zrobili. Albo nawet, kiedy już jest po fakcie. Nawet wtedy. Wiesz, tak, zdradziłam Cię, albo zdradziłem Cię, albo zdradzałem Cię, albo zdradzałam Cię. I Tobie pozwolę teraz tak naprawdę wybrać, czy chcesz dalej ze mną być, czy nie. Ale wiedz, że robiłam to, czy robiłem to, bo czułem się żywy. Bo ta osoba pokazała mi coś, o czym dawno zapomniałam, że mam. Jakiś mój kontrast, jakąś odsłonę mnie i to było takie pociągające. I trudno mi było z tego wyjść. I mówię Ci o tym. I jeśli zechcesz ze mną dalej budować tę relację, to wspaniale. A jeśli nie, to ja to rozumiem. I kolejnym aspektem nagiej prawdy jest też to, żeby uczyć się swoich potrzeb. Uczyć się je też wyrażać. Uczyć się swoich ciał, jak one reagują, czego pragną, kiedy są zmęczone, kiedy są właśnie witalne, kiedy mają ochotę na coś.
i nawigować w tym wszystkim. I tu potrzebujecie dojrzałości emocjonalnej, postawy, w której jesteście nadrzędni wobec emocji i potraficie sterować nad nimi, nie zobojętnieni na emocje, bo to jest przeciwieństwo nadrzędności wobec emocji. Zobojętnienie na emocje to jest to odcięcie. I to się wyraża w zdaniach, które czasem słyszę od moich klientek, gdy na przykład mówią, jak ja mam nie reagować, jak ja mam udawać, że jest okej, albo jak ja mam być wyluzowana, jeżeli... I tu podaję kontekst, w którym na ten moment są. Nie szukajcie sposobów na to, jak być wyluzowaną, kiedy jesteś wściekła. Nie szukajcie sposobów na to, żeby być spokojnym, gdy roznosi cię agresja. Nie szukajcie sposobów takich, bo to i tak jest skazane na porażkę. Szukajcie sposobów na to, jak uszanować swoje emocje i wyrazić je i wziąć za nie odpowiedzialność. Ty bierzesz za nie odpowiedzialność w chwili, gdy się dzieją. Mogę podać przykład. I to z mojego życia. Podaj przykład z mojego życia. Jestem wściekła, jestem wkurzona. Patrzę na mojego męża, bo on też miał udział w tym, co czuję w tym momencie. I mówię mu, jestem wściekła, jestem wkurzona i rozszarpałabym cię na kawałki w tym momencie. Gdybym mogła po prostu. I jestem tak wściekła, żebym cię strzeliła po prostu. Nie zrobię tego, bo to jest wstrętne i głupie. Jestem przeciwna takim rzeczom. Ale powodujesz coś takiego we mnie. Jest w twoim zachowaniu coś takiego, co spowodowało to we mnie. I ja nie będę tego kryć. I to jest moje i ja muszę sobie z tym poradzić. Ale chcę, żebyś widział, że masz na to wpływ. Że coś w tobie spowodowało, że jest tak, jak jest teraz ze mną. Musimy oboje się nad tym zastanowić, co zrobić z tym. Bo tak nie może być. Jeżeli ja jestem wściekła, to ma to wpływ na nas obojga. To też przekłada się na ciebie. A nie chcę patrzeć na siebie jak na problem, tylko na to, że my oboje mamy problem i jesteśmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali w chwili, gdy radzimy sobie z tym problemem. I dlatego ci o tym mówię. Jeżeli nie jesteś w stanie czegoś powiedzieć, bo emocje są zbyt silne, to wtedy po prostu prosisz o chwilę. I mówisz potem. I pogadamy za parę godzin. Albo, dobra, muszę wyjść, wykrzyczeć się do lasu. Wyjść, wybiegać. Muszę z kimś pogadać, bo teraz nie mam na to siły. Ale potrzebuję po prostu tej chwili i wrócę do ciebie niedługo. I słuchajcie, rodzaj takiej prawdy mogłoby się wydawać, że separuje. Ale wręcz przeciwnie. Długofalowo, autentycznie wyrażana prawda. Autentyczność to nie jest emocjonalność. To jest też bardzo ważny rodzaj rozdzielenia, ok? Autentyczność zawiera emocjonalność, ale autentyczność jest jeszcze postawą opartą na odpowiedzialności za swoje emocje, ok? Więc jeżeli autentycznie wyrażamy swoją emocjonalność, swoją obecną prawdę, bo jedyne co wiemy, to jest to, co czujemy. Kropka. To, co myślimy, to, co nas zawiodło, to, czego pragniemy, gdzie wyrażamy, w którą stronę chcemy iść, jak nawigować tą codziennością, żeby dojść tam, gdzie chcemy iść, żeby dochodzić częściej w soczystości i przyjemności. Takie coś ma naprawdę piękne przełożenie na relacje. I boimy się tej prawdy czasami właśnie i zasłaniamy się za małymi kłamstewkami i po to właśnie, żeby nie ranić. Tylko potem robimy długofalowo krzywdę i sobie, i tym ludziom. Bo warunkujemy ich i siebie, że tak jest okej, tak jest znośnie, tak się przetrwa. I potem, szczególnie my kobiety, musimy być silne. No pytanie, czy chcesz być silna? Jeśli jesteś kobietą, mnie oglądasz, chcesz być silna, czy chcesz być szczęśliwa? Jeśli jesteś facetem, mnie oglądasz, czy chcesz być naprawdę mężczyzną, który jest spełniony? Ja tu rozróżniam pewnego rodzaju konteksty. Czasami zamiast tej siły może warto wybrać autentyczność, bo tak naprawdę ona jest symptomem niesamowitej odwagi. Ci ludzie, którzy są autentyczni, są bardzo odważni. I to przekłada się na seksualność, na bardzo piękną seksualność. Na to, że ona jest szczera, na to, że mówimy o swoich odczuciach, o swoich potrzebach, że potrafimy o tym rozmawiać w trakcie, gdy to się dzieje. I przedyskutować czasami. I rozmawiać o fantazjach. I ostatnią rzeczą, która idzie z tym wszystkim, jest kreatywność. To coś, co sprawia, że wszystkie pary, które naprawdę określają swoje związki jako spełnione, dobre, bliskie, pełne żaru i bezpieczne, teoretycznie mogłoby się wykluczać, ale wcale nie, wierzcie mi, to wszystko się naprawdę zawiera w miłości. Te pary, które mają takie związki, to są bardzo kreatywne osoby.
To są osoby, które zadają sobie bardzo potężne pytania, które szukają odpowiedzi, które główkują, które nie boją się mylić, które dziękują sobie za to, kiedy się mylą, bo tylko dzięki temu mogą się czegoś nauczyć. Które pozwalają sobie na to, że są czasami głupkowate i nie wiedzą, ok? I potrafią sobie pomyśleć, to co zrobimy z tym czasem, który mamy, z tym zasobem, który na ten moment mamy przed sobą? Co my z tym zrobimy? Jak możemy to najlepiej wykorzystać? Zadają sobie ważne pytania, czy tak jak jest między nami teraz, to gdyby to trwało do końca naszych żyć, to bylibyśmy z tego dumni? Albo jaka cecha we mnie, którą dostrzegasz, no nie pasuje ci według ciebie, jest mi szkodząca po prostu. Chciałbyś, czy chciałabyś, żebym z tego zrezygnował, czy zrezygnowała? Jaka moja cecha taka? I taka osoba potem słucha, autentycznie słucha. I te osoby naprawdę są w głębokim zaufaniu do siebie. Nie dlatego, że ufają drugiej osobie, ale dlatego, że ufają sobie. Sobie przede wszystkim. Sobie przede wszystkim, na początek. Bo pamiętajcie, relacje z innymi, relacje ze swoim ciałem, relacje z seksualnością buduje się, zaczynając od siebie. W takim stopniu, jak się kochasz, lubisz i szanujesz, ciekawisz sobą, bawisz ze sobą, odkrywasz się w takim samym stopniu. Pozwalasz, aby cały świat cię kochał, lubił i szanował. Ciekawił się tobą, odkrywał cię. I tym samym chciałabym wam życzyć radosnych eksploracji, dużo soczystości i radości. A jeśli jesteś kobietą, która chciałaby wejść na głębszy poziom w swoich relacjach, w swojej autentyczności, w relacji ze swoją seksualnością, rozwinąć się w tym i naprawdę pokierować tym seksualnym potencjałem, kobiecym potencjałem, aby tak wspaniale wpłynął na wszystkie inne rejony twojego życia, to zapraszam cię do konsultacji. Ona trwa około 45 minut. Powiem ci, co należy wtedy zrobić, co widzę, że na ten moment jest między tobą a tym czymś, czego pragniesz. I gdybyś chciała pracować ze mną i wejść w głębszy proces, intensywny, ale obiecuję, naprawdę potężny, to uczynisz mi wielki przywilej. Jeśli nie, to jest całkowicie ok. W każdym razie, jeżeli czujecie, że to wam pomaga, jeżeli czujecie, że to przynosi wam jakieś wartości, wspaniale. Jeśli nie, cieszę się, że mogłam się podzielić i że mogę tak naprawdę też mówić z perspektywy osób, z którymi pracuję i dzielić się tymi rzeczami, które naprawdę działają. Bazując na doświadczeniach moich klientek, klientów, moich własnych również. I tym samym życzę wam soczystości, przyjemności, dobroci. Do usłyszenia, do zobaczenia.